dzisiejszym odcinku Kuchennych Rewolucji mamy jedno z największych patologii i wyzysku na pracownikach w historii kuchennych rewolucji. Co ile wam płacą? 200 zł miesięcznie. Proszę? A nam 125. Właścicielka, która płaci 200 zł miesięcznie swoim pracownikom, robią się jeszcze przy okazji mentora. Jak pani może? Teraz jeszcze do tego to, tak? 100 zł miesięcznie za pomoc? 125? 125. No takie są stawki. Naprawdę? Ja bardzo przepraszam, ale tak księgowy mi powiedział. Ten odcinek jest tak okropny i dzieje się w nim tak dużo, że pozostaje mi tylko was zachęcić do zostawienia łapki w górę. 30 tysięcy w górę i odwiedzę tą restaurację z tego odcinka. Dlaczego? Bo muszę. I dowiecie się dlaczego już zaraz w najnowszym odcinku Ciunkaj Loczki. Życzę wam, abyście przeżyli kolejny rok. To ostatnie loczkie w tym roku. Co ty nie powiesz, Adam? Życzę wam, abyście znowu nie mieli takiego Pikachu. Zdziwiony Pikachu. Jeden rok zamawiam nudny, żeby nic się nie wydarzyło. Żeby można było sobie poekspić życie, wylevelować postać, żeby była chillera i siemano. Tego wam życzę, a teraz chodźcie do odcinka. Żukowo, położone na wschodnim skraju Szwajcarii Kaszubskiej i zaledwie 20 km od Gdańska. Krzyżują się tu liczne drogi, ważne zarówno dla mieszkańców Trójmiasta, jak i dla turystów. I właśnie przy jednej z nich zatrzymać się można w karczmie Sidło. To tu swój pomysł na życie realizować próbuje Ilona. Stwierdziłam, że teraz trzeba już niestety, ale kierować coś w takim... Dlaczego tak na start? Nie mogę się tego nagrać jeszcze raz? Mi się poplącze język, co się wydarza, to po prostu... Przerywam mówienie i mówię jeszcze raz! Już nie mamy filmu na taśmie, żeby trzeba było wymieniać całą taśmę. Jest montaż! Kierunku swoje życie, żebym się mogła sama i realizować i jakąś przyszłość tworzyć. Myślałam o tym, żeby stworzyć taki gościniec dla ludzi. No i mamy to, co w tej chwili mamy. Udrękę? Dla ludzi owszem, ale i dla rodziny. Mam dwójkę dzieci, co prawda są całkowicie dorosłe, ale mimo wszystko, żeby tą spuściznę im zostawić, żeby... Nie kojarzycie ludzi, z których taki bije ciepło, od razu ich lubicie, jak ich poznacie i oni są takimi duszami towarzystwa, sympatycznie z nimi gada, nie? Taki miły ziomeczek. Okej, to fajnie, że takich ludzi kojarzycie. Ja też kiedyś widziałem. Czy zobaczymy w dzisiejszym odcinku? Może jak Magda Gessler przyjdzie. Chociaż czy Magda jest taką osobą, nie wiem. Na pewno nie jest nią ta właścicielka jej dzieci. Jest tu ponurnie! Tutaj widziałem swoją przyszłość i chciałem się jak najbardziej zaangażować do końca. My z mamą mamy bardzo podobne charaktery, natomiast zupełnie inaczej widzimy biznes. Ze względów naszych relacji, które w pewnym momencie zaczęły być niefajne, zdecydowałem się odejść. Zajmuję się tutaj... W zasadzie pełnię funkcję menadżera. Głównie siedzę na komputerze i wysyłam maile. Nie jestem tutaj zawsze. Mam też inną pasję, nie ukrywam. Uczę jeździć na nartach, dlatego może nie zawsze jestem, szczególnie tutaj w tej porze takiej zimowej. Fajnie, że jeździsz na nartach. Pracownicy rodzinnemu biznesowi przyglądają się bez sentymentów. Szefowa ma za dużo pobocznych osób do tego interesu. A w czym się pomóc? Patrzcie, jaka ekipa, jak się zebrali, nie? Żeby hejtować od razu. O, głos ludu! Raptem nie ma nikogo. Tak, dokładnie. Dokładnie. Raptem nie ma nikogo. Pracuję tutaj synowa, aczkolwiek nie można powiedzieć, że to jest praca. Bo ja nie wiem, co na to robi. Ja. Że ja idzie do sklepu po pieczywo, kiedy jest potrzebne? To jest kiedy my to też robimy. Widać, że się wszyscy tam lubicie i jest bardzo sympatycznie w tym miejscu pracy. O, jest jaki najgorszy odcinek się zapowiada. Corina jest naszym menadżerem. Czym się zajmuje? Rozmową z gośćmi, ustalaniem menu, które zazwyczaj ginie w ciągu jednego dnia. Ma laptopa przed sobą na pewno. I telefon. Jak hejtują ją, co jest? Ona tylko siedzi przed laptopem i jeździ na nartach. Gdy ona z kimś siedzi cały dzień na tyłku, przychodzi do nas po pracy, mówi, jaka to ja nie jestem zmęczona. Zobaczycie zawsze, że to te młodsze dziewczyny, które pracują, bardziej potrafią zawalczyć o swoje, że z reguły jak jest starszy pracownik, to właśnie siedzi cicho. To są często takie kobiety, które sobie dają po siebie jeździć i są mniej wymagające od życia. A zawsze jak jest młodszy pracownik w tych kuchennych rewolucjach, to bardziej jest jakiś tam roszczeniowy i domaga się lepszych warunków. Nie mówię, że to źle, po prostu to jest poszerzenie takie obiektywne. Ktoś na mnie dzwoni, a co tam robi?
W robocie siedzę. My na kuchni tak robimy wszystko, na sali dziewczyny też się starają jak najlepiej wypaść. A oni tylko przyjdą i biorą. A dla nas nie ma. Ona chyba teraz chce powiedzieć, że nie dostaje hajsu. A ile jest maili nieprzeczytanych z tego, co tutaj dziewczyny mówią? Nie ma odpowiedzi w sprawie wesel. Nasz służbowy telefon, który powinniśmy my mieć na barze i odbierać, ma syn szefowej. Nie wiemy o rezerwacjach, o imprezach. Przychodzi ktoś i mówił, mieliśmy rezerwację na godzinę 14. Słucham? Ilona bałaganu zdaje się nie zauważać i wciąż myśli tylko o jednym. Ona ma delulu, to już widać, że ona będzie miała delulu w opór, nie? Tak, tak, ja sobie za to wbiję, będzie do niej coś mówiła, a ta będzie... No dzieci to wiadomo, dzieci są najważniejsze, prawda? Dzieci najważniejsze i teraz ta płacze. O chodzi? O jejku, dzieci są najważniejsze. Nie ze mną takie numery, kurwa. Za duże doświadczenie, żeby tutaj na empatię mi wziąć na dobre serduszko. Nie ma, kurwa. Loczki mnie wychowały! Loczki, Magdy Gessler. I zawsze staramy się dla nich stworzyć jakieś najlepsze warunki w życiu i tak dalej. Ojejka. Nad uzajnie poleciała! Sęk w tym, że w karczmie brakuje gości. A co za tym idzie, zysków. W tak trudnym momencie na Kaszubach pojawia się Magda Gessler. Jestem w Żukowie, przed karczmą sidło. Czy żeby zjeść tutaj zwierzynę, musieli zastawiać sidła? Tak, Magda, to jest twój tekst na wejście. Całkiem sprytne, sidło, te sprawy. Dobra, Magda, słuchaj. Może czas też się popisać jakimiś tutaj wygibasami języka polskiego w naszej ostatniej piosence tego roku. Ojeju. Która piosenka z Intrigue Henry Voice wam się podobała najbardziej w tym roku? Bo w tym roku zaczęliśmy... Nie wiem, czy w tym roku kończymy. Mamy? Dajcie znać w komentarzach. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, która. No i może to już czas najwyższy, żeby odświeżyć waszą pamięć i pomóc wam w wyborze. Zapraszam was do opisu, tam w drugiej linijce opisu. Zaraz po Kocham Piecki, o których trochę później. Zapraszam na playlistę wszystkich piosenek z Kuchennych Ewolucji. Można się puścić i posłuchać, nie? Można się puścić i posłuchać. Znajdzie tego na YouTubie, ale potem na Spotify'a też rzucimy. No dobra, to zaczynajmy. Maciek z kuchni spartolił pierogi, no to przyszła tam Magdusia i mu oderwała nogi. Tak to jest. Tak to jest. Vera kochana, te sosi chyba zważył. No i po spotkaniu z Magdą teraz sosik masz na twarzy. Tak to jest. Tak to jest. Nie zadzieraj z Magdą G. Lepiej mocno staraj się, bo jak nie, to będzie źle. Ja mam całkiem prosto, no bo mamy zrobić kawę. Kawa to nie pieróg, więc chyba dam sobie radę. Tak to jest. Tak to jest. Co jest? Nie, pani Magdo, przepraszam. Nie wiedziałem, że pani pije czarną. O Jezu, nie. Ale wiatr. Dzień dobry. Ale pustka. Wiatr tu też? Tak, zapraszam do stolika. Ale dlaczego tu się świeci świeczka? Pani nie zapala w kominku? Kominek, ściemano! Mamo, chce kominek w domu! Przecież mamy kominek w domu! W takim razie może w karcie znajdzie się coś na rozgrzewkę. Można przyjąć zamówienie, ewentualnie coś pani podpowiedzieć do wyboru. O, podpowiedzieć, słucham. Dzisiaj polecamy pieczeń z dzika i zraz z jelenia. Podawany z kaszą i buraczkami na ciepło. No ale dobrze mówi, jest dobrze ubrana, wygląda sympatycznie, do kelnerki się nie przyczepia, ale Magda chyba dzisiaj nie ma dobrego humoru i coś czuję, że z tego będzie content. A zup? Zup, flaki. Według pani sugestii poproszę najpierw flaki. Spróbuję gulaszu z razem z jelenia. Tam jest jeszcze chyba pieczeń z dzika, tak. To jeden plasterek z sosem. I to już. Czy ja mogę prosić kogoś, żeby zapalił ten kominek? Bo wygląda to jak romnica w kominku. Zaraz będzie rozpalony. Jednak najpierw palić się będzie pod patelnią. Na pierwszy ogień idą flaki. Dzień dobry. Trzeba przyznać, że wnętrze przypomina mi lata 70., kiedy buazeria była bardzo cenną rzeczą. Te słony są sztuczne i ogólnie atmosfera jest taka, że raczej się chce stąd wyjść
niż wejść. No okej, okej, szanuję twoją opinię, bo jesteś tam na miejscu, widzisz to w realu. My zrozumiemy, że to pewnie jest taki po prostu atmosfera, klimat, że jak się wchodzi, tak to czuć, bo uważam, że kamera jak to tak kręci, to nie wygląda jako super tragicznie. I według mnie tam nie jest najbliżej tak potrzebne z kamery, ale rozumiem, że inne są też doświadczenia jakieś się tam na miejscu, nie? A pieczywa nie ma do flaków? Nie ma, ale mogę podać, jeżeli... A znaczy nie podaje się do flaków pieczywa? Nie. A dlaczego? Nie było takiego rozkazu. Rozkazu nie było. Dokładnie. Bardzo dobre flaki. Ale nie mówi za głośno, żeby ich nie rozpieszczać, gówniarzy! Wręcz fantastyczne. Proszę bardzo. Stary chleb, nie? Widać, że z opakowań, ten taki pakowany, co leży z tydzień w sklepie i dopiero wtedy go weźmiesz. I nagle czar pryska. Chleb jak kamień ciągnie ocenę w dół. No chleb, no Boże, ja dzisiaj rano przecież miałam śniadanie i kupowałam świeży chlebek. Bułeczki świeże. Chleb nie świeży, ale kupowałam. No kupowała, ale może chleb nie był ten. Jesteście dziwne w opór, ale uwielbiam to. Powiedzieć, no okej. Okay. Popełniłem gdzieś tam błąd, kupię nowy chleb, Jezus, a nie, że niemożliwe, nie, to jest niemożliwe. Nie zabieraj mi roboty, ale masz rację, ona strasznie dramatyzuje, tak. Ona brała taką taktykę, żeby być takim Bambim, coś takim niewinnym, niewinno sarenko, tak ojej, o Boziu, jestem taka schorowana, biedna i mi tylko zależy na relacji z dziećmi, rozumiecie? Nie bądźcie okrutni, ja chcę po prostu przeżyć. Nie dawajcie się, ale też trzeba być empatycznym, ale nie dawajcie się. To jest ciężki temat, żeby wypadać, kiedy to jest prawdziwe, a kiedy nie. Dlatego trzeba potępić, jak ktoś tak się zachowuje specjalnie. Przyniosłem ci gulasz. Super. Za flaki odpowiadał Sebastian, który teraz za rogi chwyta jelenia. Próbowała pani tego? Myślę, że nie. Nie. Dam pani tylko jeden kawałek, żeby pani na zdrowiu nie zasłabła. No i jak? Mięso gumowate. Dobra, to z tym idziemy do kuchni. Pieczeń z dzika. Odgrzewany gulasz zachwycić nie mógł. Tymczasem dziczyzna to materiał wymagający bardzo delikatnego podejścia. Pieczeń z dzika. Czy myśli pani, że ja to będę mogła zjeść wreszcie? Mam taką nadzieję. Ziemniaki dobre. To co świeże, to dobre. Jakie nierówne dania w ogóle. Jedno jest gituwa, a drugie nie. Jedno miam miam, a po drugim ona prawie umiera. O co chodzi? Kasza jest wstawiona do zraza? Nie. No, to jest prawda. Problem w tym, że Natalia o kaszy zapomniała. No i teraz trzeba się spieszyć. Przewień na parowanie. Jest cały czas włączone. Dobra. Mogę zabrać, tak? Tak ciężkie, że nie wiem, kto to może udźwignąć. Proszę bardzo, smacznego, to jest zraz z jelenia. Jak pech to pech, Magda Gessler zaczyna od kaszy. Szefa kuchni poproszę. Oho! Będzie biła! Jak panu na imię? Sebastian. Panie Sebastianie, pan spróbował kaszy? Nie, pan mi podał? Nie próbowałem. To proszę, niech pan spróbuje. Co pan powiedział, gdyby pan taką kaszę dał? Że jest okropna. To pan mi ją dał? Dlaczego? Moja wina, nie posmakowałem. Znaczy nie, no ale ona jest zimna i ma mnóstwo wody. No jest nie do przyjęcia. Pan rządzi kuchnią, czy kto inny? No ja. Ale szacun, że wziął to na siebie, nie? Że ona, że tamta typiarka dała w dupę, ale on to wziął na siebie, szef kuchni. Szacun. Trzeba chwalić, jak się ktoś zachowa dobrze. Dopiero od 3 tygodni. I wszystko próbuję zgrać.
A to pana decyzja, że pan robi całą kartę, która jest beznadziejnie długa i trudna. Myślę, że w kuchni są 2-3 osoby. Ile? Jestem ja i uczennica. To pan jest nienormalny, że pan się godzi na to. Na to Sebastian nie ma już odpowiedzi, bo też nie on tu rządzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pan się tak cieszy? I uwaga, zaczyna się już kontent. Ostatnie minuty były umiarkowane, co nie? No nie było nudów, ale też nie było jakichś ekscesów. Ty nic nie wiesz jeszcze, co cię czeka. Z tego, to że pani mówi. Ale wie pani, to chyba nie jest takie zabawne, bo jest słabo. Trudno mi powiedzieć o takich szczegółach. O... Jakich szczegółach? Chodzi mi o mankamenty przygotowania starego chleba, tak? To w sklepie. Ale to znaczy, że w sklepie to dobre? No, fajnie by było piec własny chleb. Cierpię, słuchając tej rozmowy. Cierpię. Nie, pani już za daleko idzie. Nie ma tu dobrych piekarni? Jest. A pani szukała pieczywa? Nie. Pani kupuje pierwsze z brzegu. A to jest córka, rozumiem, bo podobna do pani. A pani też nic nie umie? No ja nie jestem tutaj od gotowania, tak? Od tego jest kucharz. O kurwa, nie, nie można tak. Nie można tak. O Jezu, nie można tak. Na pewno pani nie jest od gotowania, to ja jestem przekonana. Na tym kończymy. Do widzenia. Ja tu nie jestem od gotowania. Ta mama też taka, to jest przepis na porażkę, przyrzekł. Nic nie szkodzi zrobienia researchu. Ja popełniłem ten błąd kilka razy w swoim życiu, więc uczy się na moich błędach, chociaż mało kto się uczy na błędach czyichś, raczej na swoich. Nikt nigdy nie zrobi za was 100% roboty po waszemu, nie? Jeżeli chcecie, żeby było po waszemu, czyli dobrze w waszych oczach, żebyście wy byli spełnieni. I jeżeli chcecie mieć to poczucie kontroli, to jednak bardzo jest ważne posiadanie jakichś podstaw wiedzy w tym, w czym ktoś cię wyręcza. Ale to chyba ludzie odkrywają, jak się stają rodzicami, że nagle musisz mieć tą podstawową wiedzę, wiecie, z matematyki, polskiego, przyroda, a potem z geografii, chemii, fizyki, żeby pomóc swojemu dziecku w domu, jeżeli ma problemy z czymś. W tym miejscu. Panie właścicielki nie są od gotowania. Magda dzisiaj idzie spać z tym tekstem. Pani chciałem tylko tutaj wtrącić szybciutko. Zainspirowani kuchennymi rewolucjami i odcinkami z tego programu stworzyliśmy kuchenne kundelki, czyli nowy wzór w moim sklepie kochampieski.pl. Kuchenny kundelek to kundelek gotujący na patelni. Jest on na t-shircie oversize, gdzie wzór jest z przodu i również na bluzie, gdzie napis jest z przodu. A kundelek z tyłu! Zamówienia wysyłamy już od 2 stycznia, więc to ekspresowy pre-order. A taka ciekawostka, teraz do zamówień dołączamy mój autograf. O, na tej karteczce, w tym miejscu. Zapraszam do opisu i wracajmy do odcinka. Taka piękna inwestycja, taka cudowna chałupa, a ludzie, którzy ją mają, którzy chcą zrobić biznes, nie mają zielonego pojęcia o kuchni, nie szanują jej, nie kochają, nie czują. Jak mogą mieć restaurację? Dzień dobry. Dzień dobry. Może poproszę o herbatę i zaproszę panie tam. I wodę z gazem. Boję się, że spytam się, no co pani strzeliło do głowy, żeby otwierać restaurację? Przecież to jest ciężka praca i trzeba mieć znajomość wszystkiego. Boję się takich pytań. Skąd pomysł na bardzo dużą inwestycję bez pomysłu? Zawsze myślałam o takiej gościnności polskiej. Czemu ty szepczesz tam do niej? Przełożyć właśnie na miejsce, w którym by po prostu ludzie do nas przychodzili i dobrze się czuli. Skąd mieli się wziąć ci goście? Dlaczego mieli tu przyjść? Jak byście to sobie wyobrażały? Pani Magdo, ja cały czas staram się w jakiś sposób przyciągnąć, ale... Ale może konkrety. Ale źle się po prostu... Nie. Dzięki czemu to ma żyć? Dobrej gościnności, do smaku. Ale co dobrej gościnności? Co to jest dobra gościnność? Nie podawanie pieczywa, masła przy pierwszym zamówieniu, kiedy goście czekają na obiad? To jest gościnność? A jaka jest reklama i gdzie się reklamujecie? Ojejka. A mogę zobaczyć stronę? Oczywiście. Zapraszam. No i co uważa pani, że to jest fotografia, która w jakikolwiek sposób zachęci kogokolwiek, żeby tu przyjść? Myślę, że tak, ponieważ jest ujęte jedzenie, które... Pani w ogóle mówi, czy pani nie widzi tego zdjęcia? W życiu bym tu nie weszła. No a to co mamy? Co tutaj mamy? Ohydny kuler i puste kieliszki. Co to ma znaczyć? I pani powie, co mówią te zdjęcia? Zachęcające, żeby zrobić u nas imprezę. Naprawdę? Z
straszne, proszę pani. Proszę stronę internetową. Nową kartę chcę zobaczyć. Co to za nowa karta, zapraszam. No i to no będzie dawaj. Wtopa, bo niestety menu mamy nieaktualne na stronie. Ale zapraszamy na nowe menu. To jest niewiarygodne wszystko. Wy oszukujecie. Bardzo dużo osób weryfikuje restaurację w internecie, zanim się do niej wybierze. Zdecydowana większość mi się wydaje w dzisiejszych czasach, nie? Powiem szczerze, no... Powiem szczerze, że mam to w dupie, no bo ja inaczej tego nie rozumiem. Moje dzieci nie spełniają się na to w tej roli. Cały czas liczyłam na to, że może jak ich dzieci dorosną, no to, że może taka chwila nastąpi, że po prostu poczują ten wiatr we włosach, że... Tak, one są jak taka roślinka? Może sobie sama urośnie, albo może sobie sama zdechnie. Że trzeba się wszystkim zająć. To brzmi, jakbyś ty chciała, żeby twoje dzieci ciebie wyręczały w twojej robocie i teraz zwalasz na nie winy, że tego nie zrobiły, bo jedna woli uczyć innych ludzi zjeżdżać po nartach, a twój syn się już całkowicie z tego wymiksował i przyszedł tylko na początek odcinka. Droga pani, mam wrażenie, że ma pani Delulu w opór, Jezu, Delulu. Ale w tej chwili nie mam takiej osoby. Jak długo tu pracujesz? 3 lata, ja mam praktyki. Co, ile wam płacą? 200 zł miesięcznie. Proszę? A nam 125. CO?! 200 zł miesięcznie. A nam 125. Okej, widzisz mnie? Widzisz mnie, CO?! Ja mam rekord! Ile praktyki trwają? Mogą trwać tak długo i... Boże, dzieło szatana te praktyki, przyrzekam. I to jeszcze na raty. Chciałam być tą kucharką. Przyszłam się to nauczyć, no... A szefowa tylko myśli o tym, że dostanie za mnie pieniądze, żebym tylko zdała, nie? Tego czeladnika. Ale ty masz pecha, kobieto, ale żeś trafiła po prostu w zasadzie miejsce, bez perspektyw na jakikolwiek rozwój, nie? Nie rozumiem. A nie umiem nic. No bo jest tak, że jak my zdamy w ostatnim roku czeladnika na koniec, to szefowa dostaje za nas duże pieniądze. Ale ona ma profit z was, co jest? No. Ty chyba żartujesz. Ile? 8. A do niczego się nie przykłada, żebyśmy coś umiały, tylko po prostu no. I rzeczywiście to są same młode dziewczyny w mniejszej miejscowości wykorzystywane przez jakąś burdelmanem jakby. Ty! No aż stałem teraz! Ej, jestem w szoku, b***a! Co tu się odjanie Pawła? Ty nie dawaj nawet śmiesznej łyżki tutaj, bo to nie jest śmieszny Dawid, nie? Stary, no teraz patrz, zaraz tą klatkę po prostu tutaj na trzy młode dziewczyny i one wszystkie są, a ich jest łącznie tam ile? 5-6? One wszystkie tak zasuwają za psie pieniądze w naprawdę ciężkim biznesie, no. No chyba nikt z was nie powie, że to jest łatwa praca w restauracji. Ej, naprawdę jest mi po prostu przykro, że takie rzeczy się wydarzają. Przy okazji mam leciutką satysfakcję, tylko moje ego, że od razu wyłapałem, że z tą babą jest coś nie tak i że ona strasznie kręci. Jak ona na mnie manipulowała na początku! Jaki złol, kurwa! Ale znaczy ty niejako czeladnie chyba nie musisz sprzątać sali. Nie. Ja im cały czas wpajam to, słuchajcie, jesteście tutaj uczyć się pracy. Nie, one są tutaj, żebyś ty je waliła na hajs! I ja od was muszę wymagać i to co ich poję, w dużej mierze zostanie im w dalszym życiu. Ja pierdolę! Ty siebie słyszysz? Mesjasz, nie? Apostoł, święty. Wzór do naśladowania. Ona poprowadzi je przez życie. Ona je wychowa tak jak swoje dzieci. Jakiś syn, który sobie poszedł po 2 minutach odcinka. No bo ty jesteś z tym zajebi... Ja pierdzielę. Dobra, nie, ja nie mogę sobie, wiecie, za dużo pozwalać, bo też dostanę zaraz pozew, nie? Jak ja tutaj się odpalę, ale no, cisną się mi na język różne słowa, ale no jednak to są prawdziwi ludzie, to jest prawdziwy dramat. I tutaj muszę trochę emocje na wodze, więc się uspokajam, ale powiem wam, że to jest chyba pierwszy odcinek, który mnie tak striggerował. Żebym się tak potężnie wk***ił nagrywając. To jest niesprawiedliwe, no. To jest po prostu niesprawiedliwość na naszych oczach. To jest dramat. To jest dramat! Jaka była taka najbardziej zaogniona sytuacja tutaj? Ja na przykład taką sytuację miałem w niedzielę.
Co się stało? Była impreza i było carpaccio z dzika. Carpaccio z dzika? Z łososia. Carpaccio z dzika, surowego dzika? Tak. A kto to wymyślił? Szefowa. Powiedz mi, ty to zrobiłeś? Nie. Zamiast dzika poszło carpaccio z polędwicy. Znaczy, ty wiesz, dlaczego nie można carpaccio z dzika podawać? Ja nie wiem, ale ja chcę się dowiedzieć. Czyli jakiś pasożyty, jakiś włosień, no. Włosień. To jest wszystko. To jest morderstwo. Tak. Ja piernicze. A jakie wy macie najczęstsze uwagi? Zmienne porcje. Raz ktoś dostaje dużą porcję, raz dostaje małą porcję. To jest tak, jak pani Ilony na kuchni nie ma, to porcje są takie, jakie powinny być. Ojeju, ej! Tak jeszcze się wydarzają w restauracjach! Do takiego stopnia, że ja na przykład pamiętam, że dwa razy jadłem w tej samej restauracji i raz dostałem jednego mielonego, a raz dwa! I miałem takie... Czekaj, ta sama cena, to nie jest lunch, to jakby... Dlaczego raz zostaje jedna, raz dwa? O co chodzi? A jak pani Ilona jest, wejdzie przypadkiem na kuchnię, czy z nami tutaj jest? O Jezu, to za dużo, to trzeba odjąć, to mniej, czemu to takie duże? Ej, rysuje nam się tutaj obraz właścicielki, która jest bardzo skąpa, nie? I taka sknera. Że jest skąpa. No do pierogów też najlepiej taka kuleczka farszu. Tak. Zapraszam wszystkich. Ja nie mogę już na nie patrzeć teraz po tej historii, ja będę taki teraz już nastawiony negatywnie, o nie! Przypominam, że Ciunga i Loczki to seria z bardzo subiektywnym podejściem prowadzącego. W prawdziwej gościnności trudno w karczmie mówić. Gorzej, że w całym tym bałaganie podejmowane są wręcz niebezpieczne decyzje. A ten pan to kto? To jest mój syn. Dlaczego pan tak daleko? Pan się, rozumiem, że pan się mnie boi. Znaczy ja po prostu nie pracuję tutaj i... W jakikolwiek sposób mogę pomóc, ale nie pracuję i chyba nie będę wiązał swoich przyszłości tutaj. Wiesz, jaką bardzo tak wyraźnie objął tą narrację, że on się tego nie przyznaje, że to go nie dotyczy, ale on sobie tu przyszedł, for fun, no! Po pracy sobie przyszedł popatrzeć, jak sobie ta mama radzi. W niedzielę był obiad, czekolacja? Obiad. I co pani wymyśliła na ten obiad? Schab w sosie kurkowym i dewoleje. Coś jeszcze było przedtem. Carpaccio z łososia i carpaccio z dziczyzny. Z czego? Z dziczyzny. Konkretnie z jakiego mięsa? No, słucham. Z dzika. Carpaccio to surowe mięso, prawda? Tak, rażone. Poproszę o komputer. Ja... Nie, nie, pani musi coś zobaczyć. Komputer. Bardzo proszę. Nie. Jezu, satisfying. Musimy chyba coś wiedzieć, jeśli prowadzimy restaurację. Dowiedziałam się też rewelacji, ile pani płaci. Moje gratulacje. Jak pani może? Teraz jeszcze do tego to, tak? Jezu, ale Evil charakter, jaki Evil Morty, co jest? No, a co nie? 100 zł miesięcznie? A ta dalej z tą ładowarką! Wsadźcie ją w dół! 125? 125. No, takie są stawki. Naprawdę? Takie są stawki, 125 zł, nie dziennie, przypominam. Miesięcznie, na chubę bubę mnie stać, na chubę bubę. Ja bardzo przepraszam, ale tak księgowy mi powiedział. Ty, nie, 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 no no nie, no. Ja nie mogę, nie, ja nie mogę. Za 125 zł! To jest... Ja pierdzie. Ja nie mogę tego oglądać dalej! Ja tu nie usiedzę, normalnie! Już się przypomniałem, czemu ja powinienem nagrywać na stojąco! Ja pierdolę! Bo mi księgowy powiedział, że się płaci 125 zł pracownikom w restauracji miesięcznie! Ona musi udawać, bo... no nie da się aż tak. Nie da się, to jest... Czyli ona to robi perfidnie, ona sobie zdaje z tego kompletnie sprawę i teraz sobie tutaj robi jakąś fabułę wymyśloną. Kręci jak jasna cholera. Ja pierdolę! Najgorszy odcinek kuchenny rewolucji mamy na koniec roku. Zajebiście! Ale pani w ten sposób buduje sobie kuchnię za darmo. Jak pani chce mieć tutaj jakiś standard? A pani ile lat tutaj pracuje? 3. I jaka jest pani stawka? 200 zł. Chociaż to są ludzie. Jezu, ale też 3 lata to jest kupa czasu, żeby też sobie na to pozwalać, to... Nie no, jest mi oczywiście i szkoda, nie? Ale no
po 3 latach, no ale pewnie jest tego. I nie wiem, jak jest ze praktykami w sumie, nie? Bo może być bardzo przywiązana do tego i jeżeli ona sobie odpuści w połowie, to jej usuną te praktyki. Musicie mnie tam rozjaśnić sytuację, bo ja, kochani studenci, nie wiem do końca, jak działają praktyki. A teraz jeszcze pani coś pokaże. Mięsem, którego się nigdy nie podaje surowego, jest mięso dzika. Jest to największe zagrożenie śmiercią. Przepraszam bardzo, naprawdę jestem przerażona. Pani Magdo, my spełniamy tutaj życzenia nie. gości. Kto... Zawsze, ale oni, zauważyliście? One zawsze mają kogoś, żeby rzucić under the bus, jak to się mówi, nie? Pod pociąg. Zawsze, a księgowy, a goście, a kuchnia, a kelnerka, a ktoś tam. Nigdy one. Gosia, jak chce się zatruć, to też to zrobicie. I jest taki fajny muchomor, nazywa się sromotnik. Poprosi państwa, żeby pokroić, usmażyć z cebulką i podać. Podacie? To tak samo jest właśnie z tym dzikiem. Od gotowania są kucharze, prawda? Nie, właściciele muszą mieć o tym pojęcie. Mamy pojęcie, szczególnie mama. Wy odpowiadacie za to, jak się ktoś zatruje. Nie kucharz, tylko wy! Czy nie rozumiecie tego? Ej, powiem wam, że po tym fragmencie zapamiętam już do końca życia, że nie je się surowego dzika. Ja teraz przypominam, że ja już słyszałem kiedyś o tym, ale to a propos po prostu, że jak ktoś sobie upoluje sam i potem wziął se na chatę i sobie zrobił z tego jedzonko, to potem miał zgon. To takie historie kojarzę, ale nie zapamiętałem tego zbyt dobrze, nie utrwaliłem sobie tej wiedzy. Teraz to zrobiłem. Teraz już wiemy. Nie je się surowego dzika nigdy. Edukacyjny materiał kuchennych rewolucji. Pani ogólnie jest znana z dosyć dużej oszczędności, nie nazywając tego skąpstwem. Było w karcie żebro z metra cięte. Gość dostał. Był w sumie taki, o, duża porcja ten, a pani weszła na kuchnię i dlaczego tyle wydajecie? Zważyłyście według gramatury? No to pani to jest śmieszne, a dla mnie to jest w jakiś sposób koszt. Dla mnie to jest koszt, ale już powoli się przebudza. Powoli pokazuje swoją prawdziwą twarz. Jeśli gość jest zadowolony, bo są taką harmonię żeberek, to trzeba pomyśleć i podawać je w cenie zakupu. Nie dodawać do tego nic, potraktować to jako promocję, skoro pani już nie robi reklamy. Albo pani zacznie słuchać ludzi, którzy mają odwagę mówić, bo to cud boski, że oni mówią, ale pewnie mówi dlatego, że za chwileczkę ona stąd odejdzie, a pani za to dostanie kasę, tak? 8 koła! Wie pani co, to dla mnie nie jest istotne. A przepraszam, dla mnie bardzo. To dla mnie nie jest istotne. Ty to kręcisz bardziej niż Magda Gessler swoje loczki. Pytam, ile pani dostaje pieniędzy? Nie wiem, 7. A ty wiesz? 7 tysięcy, 4 tysiące, nie wiem dokładnie. Ile? No jakoś tak jest. 8, około 8. No, około 8 tak. To miał być moment, który mówisz 8. W razie nie dostałam ani złotych. No bo jeszcze nie zdałam, no chwileczkę, za minutkę pani dostanie. To nie jest śmieszne. Ten strach mam w sobie. Widzę, jak oni wszyscy już patrzą, całe szefostwo na mnie i... Ale powiedziałam tylko i wyłącznie prawdę, niczym nie kłamałam. Ja wiem, że ja bardzo krytykuję mamę, ale mam pytanie, jakie jest pana zdanie? Moje zdanie? Robi to pani w sposób może bardzo dotkliwy, ale no, prawdziwy, no. Tu nie ma żadnej hierarchii, to jest po prostu burz, no. Syn pierworodny, k***a! A dlaczego pani płacze? Wiesz, to jest prawda. Ona nie płacze. Sorry, nie kupuję tego. Nie kupuję jej całej postawy. Właścicielom trudno jest zaakceptować prawdę, którą słyszeli o swoim interesie, o swojej restauracji. Takie życie. Jakby ja bym już dawno przestał szanować ich jako ludzi i bym ich za cholerę nie pomógł. W żaden sposób nie próbował, ale... No ty jesteś pewnie też, wiesz, dopiero w połowie odcinka, dopiero 20 minut materiału, bo sobie zdajecie sprawę z reżyserią, że jeszcze trzeba to dalej ciągnąć, nie? Ale aż współczuję Magdzie, że ona w takim nieprzyjaznym środowisku musi dalej pracować. Czemu ciebie nie było na integracji? Ponieważ byłam na zakupach, a musiałam je odebrać, ponieważ... Ale wiedziałeś, że jest integracja, więc mogłaś to jakoś... Znaczy wiesz, no trzeba byłoby mi to zgłosić, no bo... Tak jest, jak jest. Sebastian bardzo ładnie sobie dawał radę. Trzeba przyznać, że jak na pierwszy kontakt ze zwierzyną byłeś absolutnie zjawiskowo, komiczno, zdecydowanie. I chciałam ogłosić cię menadżerem tej restauracji. Pod każdym względem.
Seba jest takim miłym ziomeczkiem, nie? On jest takim good guy'em tutaj. A on już zaimponował na początku, nie? Że wziął to na siebie, w ogóle zwolna na koleżankę, uczennicę, bo jest mu jej szkoda ewidentnie. Jak taki promyczek, nie? W tym odcinku. Pewnie już tam nie pracuje. Zwanie bardzo duże. Obawiam się tylko tego jednego, czy z panią Iloną na tyle się dogadamy i będziemy współgrać, żeby to wszystko się trzymało, tak? A można być szefem kuchni i menadżerem jednocześnie? Czy to jest dobry pomysł? Bo ja mogę mieć wizję taką, a szefowa taką, tak? Miejsce będzie się nazywało inaczej. Nazwa tej restauracji to śle dzik, czyli i śledzie dzik, czyli kaszuby, bo i ryby, i dziczyzna, i ryby na słodko. Boże, jak ja uwielbiam kaszuby. To jest jedna z moich ulubionych części Polski. Marynowane, różne gatunki śledzia. Wnętrze będzie pomalowane na przemian kolor szaro-błękitny z żółtym. Ogólnie świeżo, wiosennie, tak jakby się rodziło wszystko na nowo. Zero komentarza, zero tam czegokolwiek. Odtąd nie ma na co czekać. Zmiana wystroju wnętrz musi nieco potrwać. W tym czasie Magda Gessler przekonuje Ilonę do kolejnej ważnej zmiany. Matki, które są bardzo dobre i opiekuńcze, mają bardzo niską samoocenę i pozwalają sobie wejść na głowę w sposób zupełnie absurdalny. I to dotyczy bardzo wielu matek. Mają obowiązek dania wszystkiego, co tylko z nieba spadnie swoim dzieciom. O co poproszą, dzieci to mają. W ten sposób niszczymy nasze dzieci. Wiem. Czego pani dokonała całkiem zgrabnie. Bym powiedziała, że właśnie koślawie to wszystko zorganizowała. Nie koślawie, ma pani miękkie serce. Więc ja mam taki pomysł. Słucham. Że ta restauracja na razie jest pani i tylko pani. Ja nie chcę widzieć ani córki, ani syna tutaj. Będą jutro na kolacji i na tym ich rola się kończy. No, ona musi się wstać z nimi wręczać i ich tak dusić tym wszystkim. Powiedzieć, że syn ciężką pracą się z tego wyrwał, ale ta córka dalej w tym siedzi. Dla matek to jest trudne zadanie, no ale zmierzę się z tym zadaniem. Czy ja się mylę? Pani Magdo, córce będzie bardzo przykro. Przykro mi bardzo, mi już nie jest przykro. Niech ona idzie tych nart uczyć. Ona nie miała skrupułów, żeby porzucić tą pracę na nauczenie ludzi zjeżdżać na nartach. A ty masz być tutaj, ojeju, taka Boziu, że ją wywalisz z tej roboty, którą ewidentnie ma na przeżycie, że ty masz pretekst, żeby dawać swojej córce hajs. Bo to tak, serio, to tak wygląda na rozpieszczoną kobitkę, która sobie siedzi na laptopiku i sobie pisze jakieś maile. I żaden pracownik nie mówi o niej pozytywnie. No weź ją po prostu wykop stąd, rzeczywiście płynie jakoś tam pozytywnie, ale no szczerze, że widzowie, ja jej nie kibicuję, no. Dla mnie to było tak skandaliczne zachowanie i jej takie granie na emocjach. Bardzo przekreśliło dla mnie tą właścicielkę i trochę ciężko mi się już to ogląda teraz. Jestem z wami szczery, nie? No nie będę przecież wam tutaj. Nie ukrywam, że nie jest to moją dziedziną życia gastronomia. W innym kierunku się czuję lepiej i wiem, że to się nie da ukryć, tak? Tam są drzwi. Tam są drzwi. Do widzenia. W tej chwili przez takie gadanie, jakie wy sprowadziłyście, pani Magda wyrukowała Karinę co najmniej na miesiąc, żeby po prostu, żebym ja stanęła na nogi i sama się przekonała, ile mogę z siebie pracy dać. Słyszycie, jak ona gada? Jak ona zmienia ton? To jest, słuchajcie, ale ja poznałem takich ludzi i to najczęściej były nauczycielki, o dziwo. Które potrafiły, wiecie, do rodziców być taki: o Jezu, buziu, buziu. A w klasie być dosłownie, wiecie, eine Führer. I to jest wasza zasługa. Wasza, tylko wasza. Tylko wasza! Wasza wina! To nie moja wina! Mam nadzieję, że pani właścicielka będzie na miejscu, jak tam dojadę, nie? Ja schodziłem się z nią, skonfrontuję, pogadam, nie? I zjem jedzenie, do którego by na pluto. To tego się nie mogę najbardziej odczekać. Przez to, co zaczęliście gadać, powinnam być dumna z siebie, że powiedziałam to. No bo Magda tu przyjechała, żeby pomóc nam, a nie żebyśmy wszystko w sobie dusili, tak? Żebyśmy wszystko w sobie dusili, żebyśmy nic nie mówili, że wszystko tutaj jest super, kolorowo. I co by wyszło z tej rewolucji? Zostałoby tak, jak jest. Ja szukam kelnerki i po prostu będzie sprawa załatwiona. Mam pytanie,
Możemy już mieć czyste pole do działania? Szkoda, że tam Magda nie zainterweniowała jakoś. Tak weszła pod koniec tego, jak ta cisnęła. Koniec tej historii po prostu i tyle. Włożyłaś ile mogłaś i nikt ci tego nie zabierze. Mhm, Hakuna Matata. Robimy te śledzie, masz jakiś pomysł? Kiedyś, dawno, z rodzynkami gotowanymi na przecierze pomidorowym albo z pulpą pomidorową. Te z pomidorami bez ananasa. Te z pomidorami z rodzynkami, bardzo proszę. A drugie muszą być w czerwonym occie z czerwonym winem. A następna jest koperek, miód, musztarda Dijon. A czwarta jest jakaś śmietanowa słodka. No cóż, przeprowadzam rewolucję w restauracji, przeprowadzam rewolucję w rodzinie. Pani Ilona jest nieprzytomna i nie zrozumiała nic. Nieprzytomna, chodzi o Delulu. Czas, by o rewolucji i nowej nazwie lokalu dowiedzieli się mieszkańcy Żukowa. Dzień dobry. Z dawnej karczmy Siedła przechodzimy właśnie kuchenne rewolucje. Od dnia dzisiejszego nasza karczma nazywa się Śledzik. Mamy tutaj śledzie w czterech odsłonach. I zapraszamy do degustacji nasze śledziki. Bardzo proszę. Za bardzo dziwne są te dania, które tam dają ludziom. Myślę, nie wygląda to jakoś super apetycznie. Tak, żeby to wyglądało, żeby było niby takie fancy, ale nie wiem. Pamiętam, że w jakimś odcinku dawali na przykład pieroga na widelcu jednego. To było fajne właśnie. Robimy farsz do gołąbków z dziczyzny i z pęczaku. Odrobina cambru. Lubczyk. I oczywiście ucierana przez Sebastiana Gałka muszkatołowa. Brakuje mi tu wątróbki z dzika. Byłaby idealna do tego. O niej nowy menadżer nie zdążył jeszcze pomyśleć, bo też miał inne zmartwienie na głowie. Przy ustalaniu menu menadżer powinien być. Znaczy ona ustaliła jakieś menu? Dzisiaj. Razem ze synową. Mogę prosić to menu? Także ja... Mogę prosić to menu? Tak. No to fajny menadżer. Panią Ilonę poprosimy. Pani Ilono, mam pytanie, co to znaczy być menadżerem restauracji? Menadżerem, zarządzaniem wszystkim. Imprezami, zakupami, również i personelem. I kto jest menadżer? Pan Sebastian. Czy pani się z tym zgadza? Tak. Co pani dzisiaj zrobiła, co było przeciwko tym zasadom, które ustaliłyśmy? Nie wiem. Nie wie pani? Niech pani sobie szybko przypomni. Ona nie wie, to jest wina księgowego, wiesz? Wie pani, to jest wina księgowego. To pan od wywozu śmieci, to wszystko przez niego to będą... Nie wiem. Bo tak, nie będziemy się bawić. Nie będzie dzisiaj kolacji, że tak dalej będzie. Ale ja nie wiem, o co chodzi. Niech pani przejdzie się sobie przypomni. Magda już straciła cierpliwość, nie? Na jej p***nie. To jest p***nie, nie? I są ludzie, którzy tak bardzo w to brną. Oni nie są w stanie wyjść z tego charakteru, przyznać do tego. Tak, jestem Evil Morty. Przez cały czas udawałem Mortiego. Porno, już jest spalone wszystko. Twoja persona została przejrzana. Przyznaj się już do tego, jaka jesteś naprawdę! Już nie pamiętam. O kurwa! Fatum! Straciłam pamięć! Czy to może chodzi o to, że weszła moja synowa do restauracji? Ale po co tu weszła? No, spytała się, czy pomóc i poszła do sklepu chyba po parmezan. Tylko tyle? Miód i ocet. Nie wyjdziemy dzisiaj na salę. Nie ma kolacji. Nie wyjdziemy dzisiaj. Jezu, jak to dziecko, ona ma 60 lat, ta kobieta prawie. No bo to już jest niebezpieczne, jak pani pamięta, to pani robi. A to było dosyć poważne. Na tyle poważne, że Sebastian chce się zwolnić. Nic mi o tym nie mówił. Nie powie pani, bo pani nic nie można powiedzieć. Pani potem robi awantury. Absolutnie. Z panią nikt nie będzie rozmawiał. Pani nie potrafi rozmawiać jak przyjaciółmi, tylko jak z wrogami. No może trzeba wziąć jeszcze poprawkę, że ona może jest jakaś chora. Bo nie wiem, nie? No nie wiemy tego. No ja oglądam po prostu odcinek, no tak. Biorę tą osobę, zakładam, że jest zdrowa. Może jest chora, słuchajcie. Ktokolwiek na panią powie, to potem pani go rozlicza. Niech pani wyjdzie, niech pani się zastanowi, co pani dzisiaj zrobiła takiego, że pan menadżer, pan szef kuchni odmawia posłuszeństwa. Jeżeli proszę po podpowiedź, jakieś ukierunkowanie, a pani nie chce mi pomóc, no jak mogę pani pomóc? To się stało dzisiaj. Nie wiem, o co chodzi. Przepraszam najmocniej, no. Co to jest? Najmocniej przepraszam, ale to jeszcze, no nieźle. Przepraszam bardzo. Opera. Jak ją przyłapała, że jaki tutaj się dramat dzieje, kurwa. Dwie
minuty po prostu jakiegoś najbardziej emocjonująca rozmowa, jaką widzieliśmy dotychczas. Ale no zapomniałam, ja najmocniej przepraszam. Pani myśli, że mi się chce pisać czy coś? Myślałam, że są bardzo zajęci. Nie chciałam ich odrywać, to jest tylko jeszcze to. Raz, ja pani powiem coś. Pani, tak, są pani obrażeni. To jak człowiek dostaje nową nominację, pani to jak człowiek dostaje nową nominację, to się to szanuje, tak? Pani Mario. Szanuje się, czy się robi balona z kogoś. I pani się pozbędzie najważniejszych ludzi, bo pani ich oszukuje. Pani mówi jedno i robi drugie. Cały odcinek tak robi. Już mieliśmy przynajmniej dwa przykłady tego. Ludzie są urażeni, że pani nie wzięła ich pod uwagę w momencie, kiedy jest zmiana władzy i zmiana decyzji. Dalej pani robi, co pani chce. Proszę bardzo. Ilona wreszcie nie wytrzymuje. I wciąż powtarza, że intencje miała jak najlepsze. Jestem po prostu bardzo przyjazna dla ludzi. Bardzo przyjazna dla ludzi. 225 zł miesięcznie. Bóg się wam mi tyle powiedział. Ja nie mam takiego czegoś zwyczaju, żeby komuś coś zabierać. A zostałam potraktowana bardzo źle. Najpierw przez personel, ale, a teraz przez panią Magdę. I mam tego serdecznie dosyć, naprawdę. Nie w to chciałam wejść. Kochani, to jest piękny przykład, że taktyka oblężonej twierdzy zawodzi w wielu przypadkach i nie jest to najlepsza metoda do obrony. Strasznie trudno jest do dobrego kucharza. Bardzo. Ten jest bardzo dobry i tłumacza pani, że jest lojalny, ale nie wytrzymałam dzisiaj. Musi pani go przeprosić. Dobrze. Panie Sebastianie? Tak? Mogę prosić? Panie Sebastianie, ja pana bardzo przepraszam, że ja dzisiaj pana pominęłam. To było naprawdę nieświadome, absolutnie nieświadome. Pan dobrze. Chyba zrozumie to. Dobrze, pani Ilono, jest zamieszanie, tylko układajmy naszą współpracę na zdrowych relacjach. No i pięknie, dobrze. Seba, promyczek nadziei w tym, naprawdę. My możemy to wiedzieć inaczej, ale niech to będzie nieporozumienie, bo czasami do załagodzenia jakichś konfliktów potrzeba gdzieś pomiędzy na równym gruncie się wylądować i to oni właśnie zrobili. Dobrze, lecimy dalej. Kolację czas zacząć. Bardzo ładnie, podoba mi się bardzo. Te elementy szarości, szalenie sympatyczne, bardzo mi się podobają. Bardzo dobrze, że tu są te pasy żółte, bo one rozjaśniają tą szarość, łamią ją i tak się fajny nastrój się zrobił. Na dobry wieczór flaczki. Z nich Sebastian mógł być dumny od początku. Teraz dodatkowo podawać je będzie z parmezanem. I nie zabraknie dobrego chleba. Flaczki były bardzo fajne. Fajne flaczki. Bardzo dziwne jakieś takie. Co? Bardzo fajne, dziwne. No bardzo dobrze smakowało. Smakowało? Zajebiście zostali tu zaproszeni ludzie. Jacy śmieszni wszyscy. Jestem ogromnie zadowolona z efektu jaki był, chociaż było do końca tak ciężko, że już dosłownie już myślałam, że już się poddam. Ale się nie poddam i jest git. Tak. W Śledziku tłumnie i gwarno. Kolację na pewno uznać można za sukces. Restauracja Śledzik. Odkrycie. Bo z kuchnią pracowało mi się znakomicie. Seba, mam nadzieję, że w nowym miejscu pracy dobrze ci idzie. Daj znać, gdzie teraz pracujesz. Na pierwszy rzut oka właścicielka radzi sobie całkiem nieźle. Czy to znaczy, że potrawy są tak samo smaczne jak na kolacji? Idę sprawdzić, jak smakuje śledzik. Żółty, proszę. Proszę bardzo, smacznego. Nie da się tego widzieć normalnymi oczami. No cóż, na kolacji był jeszcze tu gołąbek i była nieprawdopodobnie piękna kompozycja takiej już zupełnie nowoczesnej polskiej kuchni. Mimo tradycji było to podane w sposób bardzo artystyczny.
I co dalej? No dziki jest... Dziki jest dziki, dziki jest zły, dziki jest suchy. Totalnie widać, że jest suchy, no. Pozory są, dania brak. Pani Magdo. Dobry, Pani Jelona. Mam takie pytanie. Czy pamięta mnie Pani, jakie miałyśmy ustalenie? Obowiązki wszystkie, prowadzenie restauracji przejmuje szef kuchni wraz z menadżerem. Pamiętam, że nazywał się Sebastian. Tak, tak. A mogę go poprosić do stołu? Nie, niestety. A dlaczego? Piątek zrezygnował. Właściwie to nawet nie miałam okazji z nim porozmawiać, po prostu dostałam SMS-a, że... Żegnam. Dobrze, Seba! Dobrze! Nie było co się tam marnować stale, byś tylko tam się zmarnował. Pani miała mu dać wolną rękę przez ten miesiąc. Dałam. No jak? Chyba nie. Jak? Przecież pani mi tego SMS-a nie dostała. Bardzo trudna była współpraca. Ciągle jakiś taki osoba humorzasta. Tak, ponieważ po całym odcinku mamy oczywiście wiele powodów, żeby tobie ufać. A Seba to naprawdę był okropny, no, taki humorzasty, no, był ultra humorzasty. Ja pierdolę. Człowiek się przepotworzył w tym momencie, gdy pani go dobrze zaopiniowała. A co się stało z panią? Jak pani sobie urządziła życie, to już jest pani sprawa. Ja pani doradziłam. Sebastiana nie ma, nie wiem. Rezultat jest taki, że gdyby nie było Sebastiana, byłaby dobra kuchnia, to myślę, że mogłybyśmy jeszcze rozmawiać. A były pani dzieci tak, jak się umawiałyśmy, że mało tu nie przychodzić? Na początku nie było. No ale umawiałyśmy, że w ogóle mają nie być na mojego ochrotu. Ale później pan Sebastian sam poprosił moją córkę, Karinę, o to, żeby pomogła, dlatego że on nie ogarniał tego. No. A ona bardzo szybko po tamtej rozmowie sobie coś wkręciła na banie, że te dzieci, to one jednak mogą być. Tylko, że tylko miesiąc ma nie być córki, a potem ma wrócić. Pamiętacie, że dosłownie ona miała takie delulu od razu, a Magda jej mówiła od początku, że nie ma być dzieci w ogóle. Sam to powiedział. Nie, ona miała robić pracę na komputerze i miała robić marketing z domu. I robiła to. I robiła. Szkoda, że nie ma pana Sebastiana, bo nie może niczego sprawdzić. Robiła to, w czym była bardzo zła od początku. Natomiast ja oceniam restaurację po rezultatach. To, że ten człowiek jest problematyczny, jestem w stanie uwierzyć, ale ja oceniam teraz po prostu restaurację. Efekt jest taki, tu była kuchnia, tu nie ma kuchni. Co pani z tym zrobi, to jest pani sprawa. Ja oceniam dania. Dania są dla mnie słabe. Cóż, patowa sytuacja, restauracja bardzo ładna, pełna ludzi, niby atmosfera jest, ale brak najważniejszej rzeczy, dobrej kuchni. Czy jest to wina właścicielki Ilony, czy jest to wina Sebastiana kucharza? Trudno mi ocenić. Wiem, że kuchni tej polecić nie mogę. No dobra, dobra. Jak ja wpisałem nazwę tej restauracji, Karczma Sidło, to wyskoczyło mi ta restauracja, jest ona na Gdańskiej 70 w Wyżukowie. Jest otwarta, jest tam też jakiś booking, że można sobie tam jakiś spanko ogarnąć, co? Ale Karczma Sidła Żukowo, jest ładna strona, jest wciąż ten sam wystrój na stronie. Strona jest ładnie zrobiona, to poprawili. Oceny są 3,8 na 800 opinii. Nie ma tragedii, ale też nie jest dobrze, no bardzo średniawka, że tak bym to ujął. Piszę na Google, że ma kominek. Nie świeczkę? Już macie kominek tam? No dobra, jeżeli chcecie zobaczyć odcinek, jak odwiedzamy tą restaurację na Kaszubach, do których z wielką chęcią bym się wybrał, bo uwielbiam, to dajcie znać. No i przy okazji przypominam wam o Kocham Pieski, gdzie jest aktualnie nowy wzór kuchenny kundelek. Jeżeli jesteście fanami oglądania Kuchennych Ewolucji, to wydaje mi się, że to jest właśnie wzór dla was. No i też dla właścicieli kundelków, to wiadomo. Trzymajcie się, kochani, wesołego nowego roku jeszcze raz. Aby ten najbliższy był spokojniejszy, fajniejszy i tyle. Trzymajcie się, hej!